John, chyba nas wszystkich nurtuje to samo pytanie. Jak to jest być kapitanem Ameryką? Czy orły kołują ci nad głową, jak idziesz do sklepu? Tak. Jeszcze poza tym flagi zaczynają majestatycznie łopotać na wietrze. A jak idzie trasa? Wyobrażam sobie, że ten rozgłos musi być męczący. To dla mnie największy zaszczyt w życiu. Po prostu wciąż jestem w szoku. Co tu robi taki gość jak ja? Chwila. Taki gość jak ja? Chyba ktoś tu jest zdecydowanie zbyt skromny. Dla tych z Państwa, którzy nie znają życiorysu Johna. John Walker, pierwsza osoba w dziejach USA udekorowana 3 medalami honoru. Dowodził licznymi misjami antyterrorystycznymi oraz ratunkowymi. Rząd zlecił badania twojego ciała na MIT i wyszedłeś poza skalę dosłownie w każdej mierzalnej kategorii. Szybkość, wytrzymałość, inteligencja. Tak szczerze, tak? Nie jestem jak Tony Stark, nie jestem jak Dr. Banner, okej? Okay? Nie mam takich zabawek jak oni, ani super siły. Ale mam jedną rzecz. Odwagę. Coś, co Kapitan Ameryka zawsze miał i musi mieć i mnie też będzie bardzo potrzebna, jako że poprzeczka jest bardzo wysoko. Poznałeś Steve'a Rogersa? Byłem 2 lata po Akademii, kiedy Steve powrócił. Śledziłem uważnie jego karierę w Avengersach. Lubię myśleć, że poszedłem w jego ślady. Zawsze marzyłeś, żeby być bohaterem? Zawsze chciałem dawać ludziom jakieś poczucie bezpieczeństwa. Steve Rogers umiał to robić jak nikt. Dawał nadzieję, więc choć nigdy go nie poznałem, jest dla mnie jak brat. Wow.